Dzięki mieszkańcom Ostrołęki 210 osób chorych na białaczkę może zostać uratowanych. Tyle bowiem osób zarejestrowało się w bazie danych potencjalnych dawców szpiku podczas odbywającego się w niedzielę 17 lutego Dnia Dawcy. Przez cały dzień w Szkole Języków Obcych Alma Mater przy ulicy Gorbatowa wolontariusze oraz pracownicy Fundacji DKMS pomagali wszystkim chętnym wypełniać formularze rejestracyjne. Dzisiaj odbył się drugi Dzień Dawcy Szpiku Kostnego w Ostrołęce. Zarejestrowaliśmy 210 potencjalnych dawców szpiku. W ubiegłym roku było ich nieco więcej, bo było 264. Mimo wszystko jest to nadal kolejne 210 szans na nowe życie. W dzisiejszej akcji przy rejestracji pomogło nam 10 wspaniałych wolontariuszy. Mieliśmy 9 pań pielęgniarek, lekarza z ostrołęckiego szpitala. Przyjechał też pan Rafał Młodzikowski z Fundacji DKMS. Bardzo się cieszę, że mogliśmy być drugi raz w Ostrołęce. W sumie akcja rejestracji potencjalnych dawców jest trzecia, bo jeszcze była akcja, gdzie rejestrowaliśmy na motosercu motocyklistów. Na pierwszej akcji rok temu zarejestrowało się 264 osoby, na motosercu prawie 40 motocyklistów i dzisiaj przekroczyliśmy 200, konkretnie 210 osób się zarejestrowało, więc 210 kolejnych szans na życie. Podjęcie takiej odpowiedzialnej decyzji o zarejestrowaniu się jest o tyle ważne, że dla prawie 3/4 osób, u których zdiagnozowano raka białaczki, jedynym ratunkiem jest przeszczepienie od osoby niespokrewnionej. Podjęcie takiej decyzji, zarejestrowanie się dzisiaj musi być o tyle odpowiedzialne i przemyślane i rozważone wcześniej, żeby potem, w momencie, kiedy właśnie się otrzymuje telefon ze strony fundacji, nie wycofywać tej swojej decyzji i nie skazywać już konkretnej osoby na stracenie szansy na życie. Także dużo żeśmy rozmów odbyli dzisiaj ze wszystkimi, którzy się rejestrowali. Mieliśmy rano briefing z wolontariuszami, także oni również rozmawiali ze wszystkimi, którzy chcieli się zarejestrować. Taka decyzja podjęta na całe praktycznie dorosłe życie, bo w tej bazie jest się do 60 roku życia, musi być świadoma i odpowiedzialna. Pracownicy Fundacji DKMS, która prowadzi bazę danych potencjalnych dawców szpiku, odpowiadali na pytania wszystkim tym, którzy mieli wątpliwości co do rejestracji czy ewentualnego przeszczepu. Były również osoby, które się chciały zarejestrować, ale wcześniej nie weszły na stronę internetową albo nie rejestrowały się, nie interesowały się metodami pobrań, czyli jakie są dwie metody przeszczepienia. Były też takie osoby, które nie za bardzo chciały się rejestrować, bo kojarzyły przeszczepienie z jakąś ingerencją w kręgosłup. No ale udało się tam po paru wyjaśnieniach, że te osoby gdzieś tam się poszły w kącik naradzić i zarejestrowały się. Ale były też takie osoby, które przyszły i niestety z powodów na przykład zdrowotnych musieliśmy tym osobom rejestracji odmówić. I to są zawsze bardzo przykre i no niefajne momenty dla mnie na przykład jako pracownika fundacji, że muszę komuś odmówić takiej rejestracji. Dzięki takim właśnie akcjom jak Dzień Dawcy ostrołęczanin Łukasz Szczepankowski, który najpierw zarejestrował się w bazie danych Fundacji DKMS, został dawcą i uratował życie 55-letniemu mężczyźnie choremu na białaczkę. Jako dawca szpiku zarejestrowałem się na drugiej akcji Kropla Krwi Ocean Życia, która była organizowana w Ostrołęce. Było to chyba 3 lata temu. Na pewno w jakiś sposób
można przez to pomóc komuś, tak. To nic nie kosztuje naprawdę. No, a jestem przykładem na to, że po pewnym czasie jakiś telefon został do mnie wykonany, tak. Bardzo się cieszę z pomocy, którą jesteśmy otoczeni i opieki, którą jesteśmy otoczeni ze strony szpitala w Ostrołęce, pań pielęgniarek, lekarki. Gościliśmy po raz drugi w Szkole Języków Obcych Alma Mater w gościnnych progach. Mam nadzieję, że będziemy tutaj w przyszłym roku po raz następny. No super. Od rana do godziny 19 wszyscy zaangażowani. Bardzo fajna atmosfera. Dzięki, Ostrołęko.